Zakopane to górska miejscowość znana niemal każdemu Polakowi. Rzesze turystów przyciąga bogata kultura góralska oraz bliskie położenie Tatr. Poświęcając trochę czasu na spacer ulicami miasta, warto poszukać śladów starego Zakopanego z przełomu XIX i XX wieku. W tej prezentacji przedstawiamy część z nich. Stary Kościół. Drewniany kościół, niegdyś pod wezwaniem świętego Klemensa, a obecnie Matki Boskiej Częstochowskiej, jest pierwszym kościołem parafialnym Zakopanego. Został wybudowany w latach 1847–1851 dzięki ówczesnym właścicielom dóbr zakopiańskich, Klementynie i Edwardowi Homolaczom. To szczególne miejsce przez zakopiańczyków zdrobniale nazywane jest Starym Kościółkiem. Świątynia została postawiona przez góralskich cieśli. Pierwotna część, obecnie przednia kościoła, z jednym ołtarzem, została rozbudowana w latach 1850–1851 przez księdza Stolarczyka o część tylnią z wieżyczką. Wnętrze nie posiada złoceń ani sztukaterii, za to ma niewątpliwy klimat małego wiejskiego kościółka sprzed ponad 150 lat. Drewniana świątynia jest jednonabowa z trzema ołtarzami. Początkowo w głównym ołtarzu znajdował się obraz świętego Klemensa, zastąpiony przed II wojną światową kopią obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. W zachowanym starym i skromnym wystroju wnętrza można zobaczyć trzy barokowe rzeźby, dzieła ludowego artysty Wojciecha Kułach-Wrzeńcoka z Gliczarowa, drogę krzyżową autorstwa Eweliny Pęksy oraz obrazy, z których najciekawszy jest ten nieznanego twórcy przedstawiający świętego Pawła z przełomu XVIII i XIX wieku. Odwiedzając Stary Kościół, warto pamiętać o pierwszym proboszczu Józefie Stolarczyku, bez którego Zakopane nie istniałoby w obecnym kształcie. Ksiądz przyczynił się do spopularyzowania miejscowości pod Tatrami, namawiając wielu górali do przyjmowania letników. Kaplica Gąsieniców. Nieopodal Starego Kościoła stoi kaplica Gąsieniców, jeden z najstarszych zabytków Zakopanego. Kamienna kapliczka została wybudowana przez Pawła Gąsienicę przed rokiem 1810. Podobno góral za młodu zbujował i wybudowanie kaplicy miało być rodzajem pokuty za grzechy z młodości. Przed powstaniem parafii w Zakopanem odprawiali tu nabożeństwa księża z Chochołowa. Kapliczka jest niewielka, zbudowana z kamienia, a dach pokryty jest gątem, zwieńczony wieżyczką z sygnaturką. Obiekt pod wezwaniem świętych pustelników Andrzeja i Benedykta jest zakratowany. Zaglądając do środka możemy zobaczyć skromne wnętrze zaprojektowane przez znanego artystę Antoniego Kenara. Stary cmentarz na Pęksowym Brzyzku. Leżąca na terenie Starego Kościoła zabytkowa nekropolia jest niewątpliwie jednym z najważniejszych zabytków Zakopanego. Klimatyczny stary cmentarz to duchowe centrum miasta i obok warszawskich Powązek należy do najważniejszych polskich cmentarzy. To w tym miejscu swoje groby mają osoby, bez których Zakopane byłoby tylko ubogą wsią zagubioną u stóp Tatr. Z początku był to zwykły cmentarz wiejski, gdzie chowano mieszkańców Zakopanego. Miejscem szczególnym stał się w roku 1889, kiedy spoczął na nim zgodnie ze swoim życzeniem dr Tytus Chałubiński. Obecnie na Pęksowym Brzysku znajduje się około 250 mogił. Spora ich część to groby osób miłujących Tatry i Zakopane oraz zasłużonych dla regionu. Część to grobowce rodzin góralskich. Właściwie każdy z grobowców jest niepowtarzalnym dziełem sztuki, wykonanym z kamienia, drewna lub metalu. Są one niedbale rozmieszczone jak na wiejskim cmentarzu. Na niewielkiej powierzchni pochowane są znakomite osoby, m.in. Jan Krzeptowski-Sabała, dr Tytus Chałubiński, Kornel Makuszyński, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Stanisław Witkiewicz, ksiądz Józef Stolarczyk, Stanisław Marusarz. Swoje groby mają tutaj góralscy przewodnicy, kurierzy tatrzańscy, taternicy, poeci, pisarze, artyści, lekarze oraz wiele innych znakomitych osób. Willa Koliba to pierwszy dom w stylu zakopiańskim zaprojektowany przez Stanisława Witkiewicza. wybudowany w 1892 roku dla ukraińskiego ziemianina Zygmunta Gnatowskiego przez góralskich cieśli. Z początku willa była mniejsza, ale w 1903 roku zostało dobudowane zachodnie skrzydło, co zupełnie zmieniło jej proporcje. W środku zgromadzono wiele rzeczy projektu Stanisława Witkiewicza oraz eksponaty etnograficzne. W ostatnich latach budynek został gruntownie odremontowany i miejscami zrekonstruowany. Obecnie mieści się tutaj Muzeum Stylu Zakopiańskiego imienia Stanisława Witkiewicza, oddział Muzeum Tatrzańskiego. Dom Sobczaków. Przy drodze do Rojów stoi drewniany dom z roku 1830 wzniesiony dla rodziny Gosieńców Sobczaków. Chata zbudowana jest z płazów, czyli grubych pni ciętych wzdłuż swej osi. Dom posiada charakterystyczny, stromy, kryty gątem dach, przyozdobiony na szczytach promienistym słoneckiem i pazdurem. Jest to jedna z najciekawszych drewnianych chałup w Zakopanem, przedstawiająca źródła witkiewiczowskiego stylu zakopiańskiego. Znajduje się tutaj filia Muzeum Tatrzańskiego, gdzie można oglądać stałą ekspozycję prezentującą wnętrze góralskiej chałupy z końca XIX wieku oraz kolekcję etnograficzną Marii i Bronisława Dębowskich. Pokazana jest tu wraz z wyposażeniem typowa czarna i biała izba przydzielona sienią. Dom u Wnuka. Nieopodal Starego Kościoła stoi zabytkowy drewniany dom. Budynek wybudował Józef Krzeptowski, brat słynnego Sabały, pomiędzy 1850 a 1870 rokiem. Data jest kwestią sporną. Był to prawdopodobnie pierwszy góralski dom, w którym wyżkę zastąpiono mieszkalnym piętrem. Na parterze mieściły się sklep i karczma, swoją pierwszą siedzibę miało kasyno. Chałupa Krzeptowskiego pełniła funkcję wiejskiego klubu, to tutaj mieszkańcy i goście robili zakupy, odwiedzali bibliotekę i czytelnię. W tym miejscu swoje miejsce miał pierwszy sezonowy urząd pocztowy. W domu aż do roku 1937 słynną karczmę prowadziła wnuczka Krzeptowskiego wraz ze swoim mężem Janem Wnukiem. I właśnie od jego nazwiska pochodzi nazwa słynnej restauracji. Zdolności kulinarne restauratora rozsławiły ten lokal, chętnie jadali w tym miejscu znani zakopiańscy goście. Będąc w okolicy, warto wstąpić do zabytkowej karczmy i poczuć klimat minionych dni. Dom pod Jedlami. Na Kozińcu znajduje się zaprojektowany przez Stanisława Witkiewicza najpiękniejszy okaz stylu zakopiańskiego i jeden z największych zabytków architektury drewnianej w Polsce. Dom pod Jedlami stanowi własność rodziny Pawlikowskiej, bardzo zasłużonej dla polskiej kultury, sztuki, ochrony przyrody Tatr. Dom postawił Jan Walbert Pawlikowski z Medyki w roku 1897. Wybudowany został w krótkim czasie, bo tylko 9 miesięcy, przez zakopiańskich budarzy. Budynek oglądać można tylko z zewnątrz, szczególnie imponująco wygląda od strony Antałówki. Stojący na 4-metrowej podmurówce z otwartą werandą zachwyca proporcjami i swoim kształtem. Jest to niewątpliwie szczytowe osiągnięcie stylu zakopiańskiego. Wnętrze willi również zostało zaprojektowane przez Witkiewicza. Od kramek po piece wszystkie noszą cechy zdobnictwa góralskiego. W ogrodzie otaczającym dom znajduje się drewniana studnia, również projektu Stanisława Witkiewicza. Swoim kształtem podobna do kapliczki lub dzwonnicy kościelnej. Kaplica w Jaszczurówce. Drewniana kaplica została zaprojektowana przez Stanisława Witkiewicza i wybudowana w stylu zakopiańskim. Uchodzi za jedno ze sztandarowych dzieł tegoż stylu. Została ufundowana w 1903 roku przez synów Adama Uznańskiego po jego śmierci. Budowę rozpoczęto w 1904 roku, a poświęcono w 1907. Ten jeden z najmniejszych kościołów w Zakopanem został wybudowany z drewna świerkowego bez użycia gwoździ. Bryła kaplicy z wysoką podmurówką jest wspaniale wkomponowana w otoczenie. Całość pokrywa dwuspadowy dach pokryty gątami. Nad nim dominuje charakterystyczna wieżyczka z sygnaturką. Wewnątrz kaplicy podziwiać można kunszt sztuki góralskiej. Uwagę zwracają zdobienia, mistrzostwo rzeźb oraz ornamentyki. Niezwykle ciekawy i oryginalny ołtarz główny przypomina swoim kształtem góralską chałupę. Po bokach piękne witraże przedstawiające. Z lewej Matka Boska Ostrobramska z pogonią, herbem Litwy. Po przeciwnej stronie z prawej Matka Boska Częstochowska z orłem w koronie. Na uwagę zasługuje wiszący w kaplicy masywny dębowy kandelabr. Muzeum Tatrzańskie. Przy dolnych korbówkach, po przejściu niewielkiego mostku, znajdziemy murowany gmach Muzeum Tatrzańskiego imienia Tytusa Chałubińskiego. Założone w 1888, a od 1922 roku w tym właśnie budynku ulokowane. Murowany gmach muzeum został zaprojektowany przez Stanisława Witkiewicza. Wybudowany według szkicowego projektu jest jednym z pierwszych przykładów dostosowania z założenia drewnianego stylu zakopiańskiego do budownictwa murowanego. Budynek został wzniesiony pod kierownictwem architekta Franciszka Mączyńskiego. Muzeum Tatrzańskie po powstaniu było pierwszym w Polsce muzeum regionalnym. Wewnątrz można podziwiać zbiory etnograficzne oraz przyrodnicze związane z Podhalem i Tatrami.